Hej, hej, pozdrawienia z wyspy Skellige, z tej strony Norbi i przygody Wiedźmina Geralda. Tak, tak, jestem na Skellige i trzeba ruszać dalej, zobaczyć co tutaj zrobić. Kurczę, tam na górze jest słońce, ja tutaj jestem w cieniu jakiejś skały, zobaczę jakie fajne są te skały. Jak to fajnie wygląda, no po prostu bajka, strasznie mi się to podoba. A tak. Nie, czekajcie, ja sobie wezmę Geralda, tak ustawię. O, świetnie. O, mogę go sobie tak przybliżyć. Strasznie mi się to podoba, naprawdę. Mówcie co chcecie, ale ja jestem w dalszym ciągu zafascynowany. Wiecie co? Tak, żeby nie być od razu posądzony o to, że jestem łupieżcą, grabieżcą. To na razie nie będę nic tutaj szabrował. Tam mam jakiś wykrzyknik. A teraz co się tutaj dzieje? Śmierć króla? Co to się dzieje tutaj? Muszę łyknąć wody. A o. Uroniła łzę. Nie musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. Znajomy. Chyba mi się coś kojarzy, ten gość. Ale na razie wolę nie zgadywać. To szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoże dzieli. Milczcie! To jej decyzja. Chyba trafiliśmy w tym momencie akurat najmniej odpowiednim. Ależ pośladki. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Znałaś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym.
Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tirsach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Chcę cię stąd zabrać i spędzić czas tylko z tobą. Nie mam ochoty iść na ucztę. Tu mamy już... Wiecie co, ona i tak pewnie się nie zgodzi na to, żeby się w tym momencie, ponieważ jest czarodziejką. A one zawsze muszą wiedzieć, co się dzieje. Więc to trójkę na pewno... Na 99% jestem pewien, że raczej powie, że nie czas w tym momencie. Więc dlatego spróbujmy tak. Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Zechcę. Uczty na Skellige są przewidywalne. Pijaństwo, przechwałki, mordobicie. Nie to, co bankiety w gronie czarodziejów. Pamiętasz przyjęcie na Tanet? Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. Znów czytasz mi w myśle? Co więcej, podoba mi się to, co w nich widzę. To jest taka dziwna miłość. Oni jednocześnie się kochają, a jednocześnie potrafią sobie dogryzać non stop. No ale cóż, tak to już w miłości bywa. Dowiedziałeś się czegoś w Velen? Dobra, nie będę przeszkadzał. Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, Jen, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać te anomalie. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór? Czyli to miałam dosyć dobre podejrzenie. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Widziałem go z... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośniej. Spójrz, Krach. Biały wilk! Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Na uczcie będę miała na sobie czerń i biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich kolorów. Wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać.
Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Widzieliście to? Przeniknął mnie. Przeniknął mnie gość, przeniknął. Nie lubię, gdy się mnie przenika. Ja nie życzę sobie czegoś takiego. Dobra, tak na poważnie powiem szczerze, że... Nowy wpis o postaci Birna. Miszowór. Bran. Krach Uncreat. I 225 punktów doświadczenia. Dobra, wejdźmy sobie w postaci Birna. Przeczytajcie sobie na spokojnie. Także i to, że nie udała się w ostatnią podróż ze swym mężem, a jej miejsce zajęła królewska nałożnica, przysporzyło jej wrogów. Słuchajcie, bywało tak rzeczywiście, że z mężami żony mogły sobie udać się w ostatnią podróż, a to było dosyć ciekawe. I powiem szczerze, nie wiem, czy znacie taki kanał Historia bez tajemnic albo coś w tym stylu. Tam gość w tak rewelacyjny sposób opowiadał o tym, w jaki sposób to wyglądało, że naprawdę bardzo polecam. Bran żył bardzo długo, stary, niedojrzały, wybrał sobie uzbrojony tylko w nóż i tak zakończył życie. Dobrze. Krach Uncreat. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Powinniśmy mieć Myszowora. Większość druidów na Skellige odbiega od zakorzenionego na kontynencie stereotypu z siwobrodego starca w białej szacie, bijącego pokłony świętym dębom, oswajającego wiwern i nękającego lokalnych władców petycjami o objęcie ogryniesem ochronnym coraz to nowych gatunków zwierząt. No właśnie. Coś jeszcze tutaj mamy? Do pokazania niestety nie. Tak w ogóle to sobie sprawdźmy jeszcze alchemię. Biała mewa na razie mi nie jest potrzebna. Czy ja coś jeszcze mogę zrobić? O, czekajcie. Wyśmienity jad wisielców. Stawikrew. Ulepszony jad wisielców. No i w porządku. 50% sił ataku przeciw humanoidom. I bardzo dobrze. Hydragenium. Zielona pleśń, ziarna sporuszu. Widziałem, że do czegoś te ziarna sporuszu są potrzebne. I zielony mutagen. Przynęta na czarta. Wajnobiesa. Przyznam się szczerze, że w momencie, kiedy szedłem sobie w jedno miejsce, a natknąłem się na biesa i walka z nim odbyła się poza nagraniem, już mi się nie chciało obracać, przerywać. Porozmawiaj z Kieligijczyk. Nie, ja sobie porozmawiam z nim kiedy indziej, natomiast interesuje mnie ten kupiec, bo być może coś będę w stanie od niego kupić. Witaj, chcesz coś kupić? Ale ma śmieszną czapkę. Pokaż mi swoje towary. Czekajcie, przewodnik po Speaker Rock. A weźmy sobie jeszcze to. Aha, czyli raz już to kupiłem. A, nieważne. Nie kosztuje to majątku, więc mogę sobie spokojnie pozwolić na tego typu rzeczy. W takim razie nie przeczytałem tego, więc dlatego też i mi się to nie pokazało. Czyżby to było możliwe, że ten speakerok nie przeczytałem? Oczywiście, że tak. No i dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra. Spotkaj się z Yennefer przed wejściem do twierdzy Ker Trolde. Ale uda się do kwatery Yennefer, założę święty strój. To najpierw sobie zróbmy. Część grubsza się kieruje, śpiesz się, bo jak nie zdążymy do Krakna, zim z bramy. Dobrze, mamy tutaj jeszcze tablicę ogłoszeniową. Wiadomość od druidów. Zlecenie skradziony miecz. Miecz zwany Kuljub Subrata. Duch lasu. Walka na pięści. Lekcja Myszowora. Gwint. O! Coś dla mnie.
Diabły morskie. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy na tym zło. Kiedyś znowu ją spotkam. Wypić ani zjeść. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla Brana. To była klacz chyba króla Brana i w tym momencie zobaczcie, jaką masakrę zrobili. Kurczak. Chciałbyś kupić coś z moich zapasów? Zobaczymy, co ty tam masz. Zagrałbym w karty, ale może kiedy indziej. Pokaż mi swoje towary. Ostatnio było dużo gwinta, więc teraz możemy sobie troszeczkę odpuścić. Ulepszona dwimerytowa petarda. To kupmy. Odwar z południcy. Chyba mam, ale feromony utopca. A może się do czegoś przydadzą. Coś tu jeszcze mogę kupić, co by mi było przydatne? Chyba nie. Mogę mu coś sprzedać? No, nieważne. Przydałby mi się jakiś ulepszona dwumerytowa petarda, odwar z południcy. A, czyżbym nie miał jeszcze odwaru z południcy? Czyli warto było kupić. Chcesz córkę na kapłankę Frey oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to... Pamiętaj. Branie z rodu Wirsa! Mężny nasz król! To wielka strata dla nas wszystkich! Chcemy, aby wszyscy widzieli, że bez ciebie nic nie jest takie samo. Dlatego poświęcamy włosy, symbol męstwa. Tak jak ty byłeś symbolem tych wysp. Nasze czaszki będą łyse, dopóki nowy król nie zasiądzie na tronie Skellige. A, to się nazywa poświęcenie. Wypijmy na cześć klana. Słuchajcie, ja mówiłem, że przejdę sobie do Balwierza. Chcę, żebyś mi te szmaty razem postrzymał. Dobry materiał, tylko Nilfgaardzkie słońce? Co to jest? Co to jest? Witaj. Dziś od rana może spokojny. Tak jakby bogowie uszanowali śmierć wielkiego konunga Brana. Jesteś krawcem? Jestem. Prawdopodobnie jedynym na wyspach. A to krawiec. Chętnie obejrzę sobie twoje towary. Mądrze. U mnie byle czego nie uświadczysz. Koszula, kubrak, koszula... To akurat są rzeczy, które mnie nie interesują, ale może mam jakieś skóry, które mogę mu sprzedać? Oczywiście, że tak. Coś byś jeszcze chciał do mnie kupić? Wątroba potwora. Tego nie będę sprzedawał, nie ma to najmniejszego sensu. Esencja wody. Dlaczego ona była potrzebna? Muszę to sprawdzić. Słuchajcie, ale mogę się jeszcze ostrzyć. Tak dobrze radzisz sobie z nożyczkami, może byś mnie ostrzył. Zwykle tego nie robię, ale podróżnemu odmówić nie wypada. Prywatnie przyznam się szczerze, że strasznie nie lubię się golić. Fryzurkę możemy sobie zostawić. Może zrobimy tak trochę śmieszniej. Dlaczego by nie? O nie. Nie, please. No. Taka kozia brudka. Nie, wiecie co? Zgolona broda. Zrobimy tak samo jak kiedyś, że tutaj był cały ogolony. I tak mu zaraz to odrośnie. Okej, okay, może być. Fryzura zostaje taka, jaka jest. Nie będę już zmieniał. Bywaj. Nie, no w tym momencie jeden raz... ale miała fryzurę, tak widzę, że też mi delikatnie poprawili. Ona już była taka delikatnie odrośnięta. Nie. Tu się chłopcy naparzają na pięści, zawodnik.
więc pewnie mógłbym sobie brać i... Ja to z daleka takich jak ty rozpoznałem. Dobra, nie tędy. Przebyłeś Słyszałem, że siła Inger zmierzyła O, popatrzcie tutaj, popatrzcie. Ale świniak. O, to się nazywa wyżerka. Patrzcie, wsadzili jej kij w, i teraz będziemy obracać. Przyglądnijmy się tej pani. Powiem szczerze, że... No, w Nowigradzie powiem szczerze, że mi się pani bardziej podobała. Karczmasz. Witaj, jestem Geralt. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mechy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Nie będę na razie grał w karty. Sprawdźmy, co on w ogóle ma. O, widzicie. Potwory, żywołek ziemi. Talia potwory, dowódca. Król dzikiego gonu podwoił siłę w swoich wszystkich jednostek bliskiego starcia. Super. Pożoga, a widzicie, dopiero tutaj mi się druga pożoga. I poroniec do talii potwory. Nalewka z mandragory, to by mi się przydało kupić jeszcze parę, bo mi się zawsze to przydaje. Wiśniówkę na spirytusie też. Jako, że tego nie mogę nigdzie zdobyć. Mahagamski spirytus to nie. Dobra, tyle. Trzeba korzystać. W momencie, kiedy mamy tylko temu sposobność, trzeba kupować tego typu rzeczy. I tyle, co zrobić. Sprzedajmy mu te czaszki. Na jakiego grzyba mi te czaszki? Srebrny imbry, klucz, semerską lilią, to nie. Muszelki, to tam... Powiedzmy, że nic specjalnego. Bywaj. Dzięki za poświęconą chwilę. Okidoki. I teraz gdzie my musimy iść? Przepraszam cię, piękna. No, piękna i będzie. Ja, to musi być pokój jeden. Zawsze lubię przestrzeń i przepych. No, przy okazji sobie sprawdźmy, co ona mi tutaj zostawiła. Laleczkę do praktyk medycznych, to mi jest niepotrzebne. Fiolka. Tak, mam już tyle. Ostatnie życzenie, to jest kolejna książka. Co to jest? Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Okej, mamy tutaj rzeczy. To sobie odpuśćmy. Zatrute źródło. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. O, przy okazji wam pokażę tę książkę. Ekwipunek. Tej jeszcze chyba nie czytaliśmy. Zatrute źródło. Nikt nie rodzi się czarodziejem. To sobie przeczytajcie na spokojnie. Zatrzymajcie w tym momencie, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. O, tutaj jest na przykład informacja. Większość nas, czarodziejów, traci zdolność do prokreacji w wyniku zmian i zaburzeń funkcjonowania przysadki mózgowej. Niektórzy, a najczęściej niektóre, dostrajają się do magii, zachowując wydolność gonad. Mogą poczynać i rodzić. Okej, okay, przeczytajcie sobie na spokojnie. Lekcję, zlecenie duch lasu. Sabicie nagrodzony. I gwint lekcję myszowora.
Jak omijać ogromne łodzie? To sobie przy okazji poprzeglądamy trochę. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. A, to jest schowek. Cechu kota. Miecz z okrawków to wrzućmy. Stalowy miecz cechu kota. Mała pałka to jest... nie. A, nie no, w sumie nie musimy. Coś jeszcze stąd? Nie, nic. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Może być. Dziki gon, książka to nie. Butelka wody, plast... A, ten wilcza skóra to tak średnio. A-a. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. No, jestem ciekawy, co teraz mi powie. Wypchany jednorożec. No dokładnie, Teraz na Marię. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. Widać, gust jej się nie zmienił. Dziennik Yennefer, o. Ale będzie nudny ten odcinek, powiem szczerze. Nic się tutaj nie dzieje, nie gram w karty, nie biję, nikomu nie obijam mordy. A, ciekawe, coraz częściej myślę o schwytaniu Gina. Ujarzmienie jego mocy powoli staje się dla mnie obsesją. Odnalezienie książki Amosa van Ypresa potwierdza to, co od dawna podejrzewałem. Zmuszenie Gina do posłuszeństwa jest możliwe. Zmuszenie to jest trudne, ale nie niemożliwe. Mu się to udało. Znaczy to, to samo, ponieważ każdy z tych Gina jest inny, drobną metodę działania. Ja wam kiedyś wytłumaczę dokładnie, o co chodzi z tymi Ginami. I będziemy myśleli, jak to zrobić. Aha, okej, w porządku. Przebierzmy się zatem. Skeligijski kolorowy kubek. Jezus Maria, niebieskie. Lepsze. Co to za jakieś wstrętne buciory? Dobra, może być. Fuj. Straszne. Nie, dziękujemy. Postoję. I się gra drapie. No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi da? No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? Powinien powiedzieć pięknej damy, mojej lubej, mojej ukochanej. On doskonale wie, kim jest dla niego Yennefer i powiem szczerze, że takie gdybanie to jest... A czekajcie, co to było? O kurczę, jaki niedźwiedź. Czemu on ma takich... jeszcze w dodatku przystrojony jakimś hełmem. Dobra, gdzie my mamy iść? Tędy. Dasz mi podtrzymać miecz? Niestety nie, możesz się skaleczyć. Aj! Chcesz, byśmy mieli jakąś japonkę tutaj? Młody Ankreid wypłynął na spotkanie giganta? Coś tam? Tu mamy jakieś zlecenie, ale nie, wiecie co, na to przyjdzie jeszcze czas, to nie ucieknie, nie zniknie, nie zginie i spokojnie możemy sobie poczekać na zrobienie wszelkiego rodzaju jakichś dodatkowych pobocznych zadań. Natomiast w tym momencie, gdzie to jest? A widzicie, mamy dwa. Aż tu?
Ingrana kieruje tędy. Ja bym poszedł sobie właśnie na piechotę, tak żeby popodziwiać te widoki. Aha, to jest tu. Ja tędy przejeżdżałem, bo zastanawiałem się, co tutaj jest. O, to mi chodzi właśnie. Ja sobie teraz tak przybliżę. Tam mamy jakąś stocznię. Fajnie, tutaj mamy jakiś przesmyk, zobaczcie. Aha, tam jest jeszcze zamek, widzicie? Świetnie, po prostu genialnie, uwielbiam takie widoki. Rewelacja, normalnie rewelacja. O, tutaj mamy jeszcze jakiegoś kupca. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. A, czyli to jest ten, którego żeśmy już widzieli. Bywaj. Tak, nie dość, że stoję jak kołek, to słucham twojego trzęsienia. Zamknij się. Ej, rzuć to okien tutaj. 200 kroków. Przyspieszmy zatem kroku. Aż nie do wiary. O, tam mamy jakąś latarnię morską. Ależ to jest fantastycznie zrobione. Ładne miecze, ale wolę solidny topory. Nie odzywam się w tym momencie, bo słucham tego wiatru i naprawdę jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, jak to wszystko wygląda. Ja bym sobie skoczył stąd do wody, da się? No jeszcze raz, please. Jeszcze raz. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kelige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego odcinka, bo nie wiadomo jeszcze, jak to dalej się potoczy, to ja w tym momencie zrobię szybkie ciach i zaczniemy od tego miejsca następny odcinek. Powiem szczerze, jestem zafascynowany tym, jak to wygląda. Może troszeczkę za bardzo tutaj wieje, nie ma słońca. Jak na razie, pewnie będzie za niedługo i będzie to w zupełnie lepszych kolorach przedstawione i będzie to wyglądać znacznie lepiej, ale na razie widoki, no rewelacja, po prostu powalają mnie na kolana. Szczękę czasem trzeba zbierać z podłogi, ale naprawdę warto, jeszcze raz warto to wszystko zobaczyć. Ciekawostka, bo rzeczywiście na dzień dobry dostaliśmy informację, że król Bran nie żyje i no i niestety teraz będzie jakaś cała rozruba odnośnie tego, kto będzie następnym władcą. Tutaj mamy Birmę, która jest, jak to Jen chyba powiedziała, czy któryś tam jest nielubiana i dzięki temu raczej będzie tutaj przedstawiać, no nie wiem, czy jakąś tam konkretną władzę jeszcze, jako że tak naprawdę mężczyźni sprawowali władzę, kobiety nie miały tutaj za wiele do powiedzenia, więc nie wiem, co dalej z nią będzie. No ale rozwija się to coraz bardziej ciekawie, naprawdę. A może nie tak, nie jestem tak do końca niezadowolony z tego, że tak długo akurat zwiedzałem okolice Nowigradu, że akurat tyle tam zrobiłem. Naprawdę to było bardzo dla mnie ciekawe i bardzo dla mnie
warto było mi tam pochodzić, poszukać, pogrzebać, poszperać i kto wie co jeszcze. Nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentowanie. Mam nadzieję, że Wam się w dalszym ciągu to podoba i że będzie coraz więcej chętnych na oglądanie tego, co ja tutaj robię. Dzięki. Bywajcie.